Jeszcze postanowiłam nagrać króciutki filmik w ramach kolejnego odcinka serii Perwumist Artista. Powołaniem tak mi wzięło, ponieważ ostatnie dwa dni dostałam ogrom informacji zwrotnych odnośnie, które to zapachy tak kogoś urzekły z moich tworzonych. I stwierdziłam, że skoro już tak, tak. Takie miałam, takie miałam zasypanie tymi informacjami przez dwa dni. Bo to tak różnie wypada, ciągle przychodzą te informacje, ale tutaj faktycznie w takiej wzmożonej ilości, w zwiększonej ilości, więc postanowiłam, że opowiem, które to takie zapachy właśnie tyle pozytywnych opinii zwrotnych. A więc ja robiłam dla koleżanki zapach Siruel Blond. czyli generalnie zamysł był taki, śliwka w mleku. Mleko, z śliwką. Śliwki z mlekiem, tego typu klimaty. Bardzo mocarny ekstrakt, bardzo trwały, bardzo nośny. Powiem szczerze, jak jego ja użyłam, dwugatów to, to w kółko to czułam. Bardzo dużo silnych, esencjonalnych składników. Jest zaznaczona mleczność i gładkość, i taka esencjonalność. Wkomponowana w to w dwóch postaciach śliwka w formie takich ekstraktów bardziej. Cały zapach, oczywiście, jako ekstrakt zresztą wszystkie moje zapachy są bardziej jako ekstrakty. I tutaj naprawdę jest bardzo dużo takich też niuansów w tym wszystkim, które miały nadać takiej esencjonalności, gęstości, charyzmatyczności. I to jest przykład ogólnie klimatu górmą, ale takiego właśnie, który ma być klimatem górmą niezgrzetającym, który ma mieć właśnie jakąś też gęstość tej na przykład mleczności, ale też przede wszystkim chodziło o to, żeby to był... W tym wszystkim, zamyśle całym tak dalej, um, unikalny gurmą, gourmand, bo gurmą do siebie podobnych są tysiące. Ale chodzi o to, żeby nawet jeżeli poruszyć kwestię, która poruszana jest, typu mleczność, żeby to było w zupełnie innym stylu. Ja na przykład nie kojarzyłam do tej pory żadnego połączenia mleka ze śliwką. Tam jest też trochę nuta palonej słodyczy, tam jest też nuta, taka bym powiedziała, czegoś takiego bardzo gęsto esencjonalnego, Trochę kremowo-mleczno-sandałowcowo-słonecznikowego. Taki bardzo ciekawy, arty ciekawy składnik, który też nadaje całej takiej koncentracji tego zapachu. Takiego zatrzymania tego zapachu. Oprócz tego kolega dawał mi znać, że bardzo mu się spodobały Café de Oud. Ta wersja z kaw. Że taka właśnie wciągająca. Oprócz tego koleżanka mi pisała, że moje zapachy, ale to różne, zrobiły furorę wśród jej koleżanek, że właśnie odsyła na instagram i tak dalej. I to były zapachy m.in. z Absolutami, z Lotosem, ale również też takie klimaty: ziemia, kwiaty, gorzkie kwiaty, gorzka wilgoć, gorzka wilgoć, gorzka ziemia, gorzkie łodygi, niełodygi, gorzka wiosna, właśnie. Lilaki z ziemią, lilakowe powietrze, generalnie właśnie różne kwiaty z zielenią, z ziemią, bięto verde-violet, właśnie violet jubioso i różne inne, i te właśnie lotosy, różne wersje także też. Oprócz tego, informacji zresztą, że właśnie nie tylko mente kafementa, ale też ta wersja kafementa menta gaje, czyli dwie wersje kawy z miętą będzie będzie Trzecia, sam koleżance, że właśnie odnośnie mente cafe menta, bo już było dużo zachwytów, ale właśnie, że też ta wersja z mniejszą ilością mięty, z większą dozą kawy i z ciasteczkiem, czyli gaje, że również bardzo na plus. Właśnie będę robiła wersję, obiecała mente menta menta, taka wersja bardziej wiosennoletnia. Rozprzestrzeniona, o, e, o, bardziej orzeźwiona. E, co tam jeszcze z, takiego, z tych informacji zwrotnych? E, informacje z mojego pięknego, muszę przyznać, nie skromnie mineralnego, innego z mineralnych zapachów. A mineralny nurt jest po prostu nurt niezwykle wciągający nurt, który będę rozszerzała. E, nurt, który jest aktualnie jednym z według mnie z najważniejszych nurtów: nurt mineralny i zapach elwy to robiłam wcześniej właśnie na prośbę koleżanki i jej męża, którzy mają swój projekt artystyczny, muzyczny i chodzi o właśnie taki zapach, w zasadzie dwa były tworzone do takiego właśnie klimatu, trasy i tak dalej i właśnie elwę, mineralność, botaniczność, liść porzeczki, zieleń, zielony liść, także i mineralności bardzo dużo wręcz, Kilka, a chyba nawet cztery różnego typu składniki mineralne. W ogóle ja składniki mineralne uwielbiam. Ym, oprócz tego, informacje zwrotne, pozytywne o tym, jak się przegryzło, tonik de kawę, czyli wersja kawy z tonikiem, tonik z kawą, Inaczej z takim trochę ym, sokiem z, y, z cytrusów, takiego orzeźwienia asperydowego, taki też niuans, dodatek, ym, współdziałanie. Yy, So, skończmy chyba na tylu. Chociaż jeszcze były różne inne, ale tak się skoncentrowałam na tych, które pamiętam ostatnio. A zachwyty były też moimi wiśniami: zachwyty połączeniem Nutelli z wiśniami, zachwyty gruszką, Peredę ale też dużo zachwytów Amo elberde, czy Kocham Zieleń, gdzie jest przepiękna, żywa, taka konkretna. Taka mocno orzeźwiona, soczysta, iście żywa, iście wiosenna zielona gruszka Muszę powiedzieć, że też bardzo lubię I mam ostatnio właśnie ten plakonik tak bardzo na widoku Także myślę, że jakoś takim już przyciąganiem wiosny A poużywam sobie, jak posprawdzam dokładnie te wszystkie Teraz mam taki trochę plan właśnie Nastawienie koncentracyjne na właśnie unikaty i frusze i tak dalej Więc jakby... Ale cały czas jakby, bo to są takie różne okresy, człowiek się ciągnie, to nisza, a to unikaty mainstreamu, a to właśnie unikaty katalogowe, a to różne moje składniki, sprawdzanie, porównywanie, tworzenia i wtedy faktycznie w kółko co chwilę różne moje zapachy, no jakby są to różne fazy. To były teraz właśnie wokół tych zapachów walentynkowych moich tworzonych, to wcześniej właśnie moich zapachów różnoświątecznych, świątecznych, jesiennych, jakby. A teraz mnie wzięło na trochę, właśnie powrót do dawnych, dawnych rzeczy. Dawnych ym, zapachów, dzieł proponowanych przez marki katalogowe, które w tych dawnych zapachach po prostu przedstawiały katalogowość i perfumy katalogowe, no po prostu w fenomenalnym świetle, w fenomenalnym ujęciu i to jest coś po prostu fascynującego. Także myślę, że wymieniłam większość zapachów, które ostatnio faktycznie dużo informacji, z tych miałam, że tak pozytywnie i tak udane. A wiem, Sensual Real to mi koleżanka właśnie pisała, że również mąż. Wręcz wąchiwał, że zachwycone, że taki, taki właśnie udany zapach, a to jest, przypomnę, gładkość, cielesność, kremowość, pożyczki, trochę niuans lasu, trochę niuans gładkiej, takiej wręcz płynnej, niuans, niuans naprawdę niuans czekolady. Bardzo ciekawy, bardzo bym powiedziała kobiecy, bardzo wciągający, i taki właśnie cielesny, i sensualny i trochę seksualny i ciekawe niuanse, i właśnie bardzo kobiecy i bardzo szlachetne, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba i dla miłośników Enchant Forest y, bą. Y, w ogóle powiem tak, mówiłam odnośnie Roślis Spahan: że ja wiem, co w tym zapachu, co w Kaszai, co tworzy generalnie tę bruskwiniowość lat 90. To są między innymi dwa składniki. Może jest ich więcej, I ja wiem o dwóch. Które tworzyły taką aurę właśnie tej brzyskwini lat 90. Ja w końcu nie pamiętam, czy się zdecydowałam na ten składnik, natomiast może o coś takiego się pokuszę: o stworzenie takiego trochę właśnie klimatu retro owocu, owocu lat 90. To nie chodzi tylko o brzyskwinie, to są też takie niektóre klimaty z śliwką lat 90. Na przykład śliwkowy Aramis, w którymś momencie jako też jako y, te tuskany, jako, y, raz jako Aramis, raz jako Estelauder. Tak samo jak w, y, mamy takie czasami te przejścia, prawda? Jako właśnie nie wiem, które było pierwsze. Y, ja poznałam obie warstwy, się trochę różnią. No tak samo jak mamy Feminid była przy i też jakby te przejęcia, nie przejęcia, to wiadomo. W każdym razie. Ja w ogóle wśród tych moich stworzonych zapachów, których już stworzyłam chyba 255 albo 257, muszę tam ostatnio policzyć, to trochę w tych zapachach, bo to są bardzo różnorodne klimaty, trochę też jest klimatów z zamysłem, z wydźwiękiem, vintage, retro, na przykład w sumie mój pierwszy zapach. Yy, tak naprawdę miał trochę taki wydźwięk taki fragment, ale nie tam, to było takie skontrastowanie ale też taką część miał trochę retro, trochę vintage, właśnie takie trochę vintage zieleń yy, retro, trochę furzele, trochę takie klimaty, owszem później tak naprawdę były różne nurty ale gdzie faktycznie jeszcze bym wskazała yy, jakiś tam wydźwięk takiego eleganckiego vintage klimatu, na pewno champagne seco, czyli dosłownie wytrawny szampan, jest to szampan w dużej mierze też rabarbarowy, ale tutaj nie chodzi o to, że rabarbarowość retro, ale cały ten wydźwięk tego szampana, takim eleganckim takim właśnie trochę retro ujęciu taki zapach, który może się na pewno spodobać wyjaśnikom takiej szampanu retro aury jak w dawnym champagne, czy późniejszym i w, Ressi, w Saint Laurent to chodzi o pewne połączenia, trochę owoc trochę szampan, trochę musowanie, trochę szypr yy, i takich klimatów. Yy, rynek perfumów zaproponował więcej, bo ten unikat, który będę miała, do którego mam ogromny sentyment, który kiedyś miałam, yy, który bardzo chciałam yy, mieć znowu i będzie żampa to panam panam. Z taką gruszką zaznaczoną na sposób trochę, właśnie retroszyprowy. I teraz nie wiem, czy gruszka jest w nutach, tam różne były te rozpiski panam Pana. Natomiast efekt był wówczas tak używałam się tam powiedzmy z kilkanaście lat temu i mam nadzieję, że teraz odbiorę i ten zapach mi przeniesie w czasie. Te opcje przenieszenia w czasie i takiej podróży sentymentalnej są, nie zawsze to zadziała, ale tutaj liczę, że zadziała, bo ten zapach jest mocno u mnie ulokowany w głowie i bardzo go lubiłam i używałam właśnie wówczas na tym naszym pierwszym mieszkaniu we Wrocławiu mówię, gdzieś tak 12 lat temu powiedzmy coś takiego, i ja wówczas nie miałam flakonika, tylko miałam ogrom, naprawdę mega dużą ilość próbek fabrycznych tego zapachu. I ja pamiętam sobie, przelewałam te próbki do jakichś yy, tam wtedy byłeś, jakiś tam dekant, nie dekant, i po prostu ja byłam mocno wciągnięta i ten zapach mi często towarzyszył, także jest szansa, że przeniosę się.